Za kilka dni we Wrocławku jubileuszowy, piąty festiwal nauki. Rozmawiamy z Moniką Jabłońską z Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Wrocławku, komisarzem tegoż festiwalu. Jak to jest być takim komisarzem i to piątego jubileuszowego festiwalu? Przede wszystkim duża satysfakcja, bo jest dużo pracy i myślę, że też jest dużo też osób, które chętnie są do współdziałania przy realizacji tego projektu. I to jest wyzwanie. Myślę, że jestem osobą, która lubi takie wyzwania, w związku z tym to jest duża satysfakcja i radość. Czy jako piąty festiwal będzie on jakoś wyjątkowy? Czy w związku z tym to, że to jest jubileuszowy festiwal, ma to wpływ na jego program? I czego właśnie po tym programie możemy się spodziewać i wrocławianie, w czym mogą uczestniczyć? Zależy nam na tym, żeby co roku festiwal jakby wtopił się w krajobraz kulturalny, naukowy naszego miasta, ale nie tylko. Stąd też ten festiwal jubileuszowy, piąty, ma kilka nowości. I chcemy je rozwijać, co roku chcemy coś dodawać nowego. Po pierwsze, w tym roku jest bardzo dużo podmiotów, które włączyły się w organizację tego przedsięwzięcia. Jest prawie 18 podmiotów, nie tylko ze sfery nauki, czyli nie są to tylko uczelnie wyższe, ale także towarzystwa naukowe, są również towarzystwa z zakresu ekologii, instytucje związane z przedsiębiorczością, instytucje kultury i stowarzyszenia. Co jeszcze ciekawego? W tym roku planujemy wyjazdowy festiwal nauki, kultury i przedsiębiorczości w Aleksandrowie Kujawskim. To jest taki pilotażowy nasz program. Chcielibyśmy wyjść poza Włocławek z tym projektem. Bardzo miło zostaliśmy przyjęci przez władze Aleksandrowa, które bardzo chętnie przyjęły to w swoje propozycje programowe. Czyli Aleksandrów dodaje też swoje propozycje i przyjmuje nas do siebie. Jesteśmy 10 kwietnia w Aleksandrowie między 10 a 15. Czy, bo ten Aleksandrów to jest nie jedyna nowość, nie jedyna zmiana, bo jak gdyby dotarły do nas również informacje, że festiwal wychodzi z budynków. Tak, to jest też taka nasza idea, że nie chcemy się zasklepiać, zamykać w budynkach naszych uczelni, naszych instytucji, bo to jest istotne, żeby pokazać ten wymiar praktyczny, wymiar codzienny nauki, kultury i przedsiębiorczości. Stąd też na finał festiwalu, czyli 12 kwietnia organizujemy na Placu Grodzkim w partnerstwie z Wzorcownią piknik festiwalowy, gdzie będzie i duża dawka kultury, i też duża dawka nauki. Ci, którzy przyjdą do nas na godzinach między 14 a 18, doświadczą i dotkną, obejrzą, zaobserwują tego, że ta nauka nie jest hermetyczna, że można o nauce mówić w sposób czytelny i praktyczny. No właśnie. I tak jak na sam finał, dla zachęcenia wrocławian i nie tylko wrocławian, bo również dotarła do nas informacja, że festiwal będzie otwierała nietuzinkowa postać, znana niekoniecznie w świecie nauki, aczkolwiek lekarze powinni go znać z pewnych racji, no ale bliżej może. No, muszę powiedzieć, że jednak jest znana w świecie nauki, dlatego że to jest rektor Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, a w tym roku jest świetna okazja, żeby ktoś taki uczestniczył w inauguracji festiwalu, bo jest 150-lecie szkolnictwa artystycznego w Polsce. Tą osobą jest pan profesor Andrzej Strzelecki, nie tylko znany aktor, rektor uczelni teatralnej, ale również znakomity golfista i twórca pierwszego podręcznika przetłumaczonego na język polski o golfie. Będzie mówił o sztuce, ale i nie tylko. Myślę, że jest świetnym mówcą, że te 40 minut dla profesora Strzeleckiego to jest na pewno dla państwa czas niestracony. Czyli co? Zapraszamy wrocławian na Festiwal Nauki. Zapraszamy bardzo serdecznie. Startujemy 9 kwietnia. Jesteśmy do 12 kwietnia. Zapraszamy na naszą stronę festiwalową i na fanpage na Facebooku. Dziękuję. Dziękuję.